Siemano ekipa. Broda trochę rośnie, saksofonu jeszcze nie ma, ale spotykamy się na kolejnym odcinku z cyklu O kij mi chodzi. I dzisiaj znowu o kij mi chodzi w kawałku z poniedziałku, czyli w kawałku Rodzina. Za tydzień myślę będzie trochę śmieszniej, dzisiaj faktycznie delikatnie na poważnie. I taką jedyną tak naprawdę podstawową myślą, to o co mi chodziło w tym numerze, to jest to, żebyśmy się kurczę zastanowili, czy musimy mieć wszystko ogarnięte do końca, żeby zacząć podejmować poważne decyzje w życiu. Rodzina jest tylko przykładem, jest poważną naprawdę decyzją, która niesie za sobą różne konsekwencje. I często jak rozmawiam z ludźmi, to słyszę, że ale kurczę, no trzeba mieć godne zarobki, po prostu na tip-top. A wiecie jak jest, człowiek zawsze chce więcej, więc jak już ma te trochę bardziej godne zarobki, to później chce mieć jeszcze godniejsze i zawsze jest jeszcze ten czas i to się przedłuża. I gdzie tutaj jakby znaleźć ten środek, nie? I ten refren mówi o tym, że właśnie stamtąd, właśnie z rodziny, właśnie z tej sytuacji, w której jesteś, możesz czerpać siłę. Czy tak nie jest? Po prostu wrzucam ten temat pod dyskusję. Jest tutaj wiele różnych rzeczy, jak na przykład to, że miłość to jest decyzja. Na początku jest uczucie, jest zauroczenie i wielu ludzi o tym mówiło, ale myślę, że warto wspomnieć właśnie też przy tej okazji, że kurczę, że ty idziesz za tą decyzją, nie? Że ta miłość staje się jakby powodem twojego działania i jest decyzją, że ty się zmierzasz z przeciwnościami, z trudem, z tym, że wiele rzeczy ci się nie podoba później, bo coraz bardziej się poznajecie ze swoją małżonką czy w różnych relacjach i to jest twoja decyzja, która już zapadła właśnie w tym dniu, dlatego w poniedziałek chciałem wam zaprezentować takie nasze prywatne trochę materiały, urywki właśnie ze ślubu. One pokazują tą taką perspektywę i to już zapadło i teraz ja się tego trzymam i to jest moja decyzja. Chciałbym to tutaj jeszcze podkreślić i słuchajcie, ludzie się śmieją, bo znowu nie każdy ma rodzinę, ale jak już masz dzieciaki, to Pan Bóg daje pieniądze na dzieciaki, nie? I wiem, dobra, nie wchodźmy teraz w cały ten temat, że tam jest bieda, tam nie ma wody w ogóle i tak dalej, bo nie o to mi teraz chodzi, tylko że w wielu miejscach, jak byłem ze swoimi dzieciakami, to ludzie mówią, kurczę, czym więcej dzieciaków, tym większe błogosławieństwo. I faktycznie gdzieś jako świadek chcę Ci dać właśnie tą perspektywę, nie? I ten numer nie jest po to, żebyś Ty nagle zakładał rodzinę, nie wiadomo co robił, tylko żebyś zastanowił się, czy nie czekasz za długo też na innych płaszczyznach, żeby mieć wszystko po prostu na tip-top dograne i dopiero ruszysz z działaniem, nie? Czy to nie dzisiaj jest ten dzień, w którym powinieneś wziąć byka za rogi, jak to się mówi, i zrobić pierwszy malutki krok, a utwór o rodzinie jest tylko do tego powodem. Już za tydzień, moi drodzy, kolejny singiel, jutro tłusty freestyle, na który serdecznie zapraszam. Do zobaczenia. Z Bogiem. Być może myślisz, że musisz coś osiągnąć, by założyć rodzinę.